Kochani, ostatnio dostaliśmy od naszych przyjaciół taki oto krzaczek. To jest kalina koralowa. Wszyscy znamy kalinę, bo kalina pięknie kwitnie na wiosnę, ma takie kwiatostany w kształcie bombek. Jest to piękny, piękny krzew, nieraz drzewko. Nam się kojarzy to z dzieciństwem, bo kiedyś w każdym ogrodzie, zwłaszcza na wioskach, rosły kaliny. To jest kalina koralowa, która ma owoce czerwone, takie szkliste, jakby ze szkiełka czerwonego, z których robi się różnego rodzaju przetwory. Przy tej okazji chciałam Wam powiedzieć o tym, że teraz jest najlepszy moment na to, żeby przygotować ziemię pod sadzenie drzewek czy krzewów. Zwykle robimy to wiosną albo zimą, wtedy kiedy jeszcze soki są uśpione w korzeniach drzewka czy krzewu. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie doniczkowe krzaczki czy drzewka, no to sadzimy je kiedy chcemy, również latem. Ważne jest przygotowanie gleby. Jeżeli teraz chcemy zrobić to jak najlepiej dla drzewka, to warto jest poświęcić ten czas, około miesiąc wcześniej zacząć myśleć o tym, że ziemia wymaga przygotowania. To przygotowanie polega na tym, żeby, jeżeli jest taka możliwość, sprawdzić przede wszystkim pH gleby i dla większości drzewek czy krzewów to powinno być 6-6,5, nie, bo one akurat takie pH lubią, oprócz borówki, która lubi zdecydowanie kwaśniejszą glebę. Jeżeli teraz okazuje się, że nasza gleba jest za kwaśna, my tego nie musimy sprawdzać, bo my tu mamy pomierzone w różnych miejscach i my mamy 7-7,5, czyli bardziej w kierunku zasadowym. Ale jeżeli okazałoby się, że ziemia jest zbyt kwaśna, to wtedy należy tak zrobić, że miejsce, w którym chcemy sadzić krzaczki albo drzewka, usuwamy tą pierwszą warstwę roślin pionierskich albo trawy i posypujemy to miejsce wapnem. Potem to musi być delikatnie wymieszane z tą wierzchnią warstwą gleby. Następnie po około tygodniu dokładamy tam kompost, obornik czy jakiś nawóz i czekamy właśnie miesiąc, podlewając, albo deszcz może nam to skrapiać, musi tam być wilgotno. Czekamy, aż te wszystkie składniki wymieszają się z glebą i to jest dobre miejsce dla drzewka. Można to zrobić na powierzchni, a można zrobić to bezpośrednio w dołkach, czyli właśnie najpierw do tego dołka idzie wapno, jak jest za kwaśna gleba, idzie wapno, potem po tygodniu obornik, kompost albo jakiś nawóz, czeka to miesiąc, tylko ten miesiąc jest umowny w zależności od tego, czy pada deszcz, czy nie, bo jeżeli jest taka pogoda, że więcej deszczu pada, czyli więcej tam mamy wilgoci, to możemy nawet po 3 tygodniach sadzić drzewka czy krzewy, a jeżeli jest sucho, no to nieraz nawet trwa to dłużej aniżeli miesiąc. Natomiast my tak nie będziemy robić, ponieważ my żeśmy dostali ten krzew i musimy go jak najszybciej posadzić. No i również taki krzew czy drzewko musi być odpowiednio przygotowany do sadzenia. Więc jakie tutaj mamy kroki, jeżeli chodzi o przygotowanie, no nazwijmy to drzewkiem. To jest krzew, ale też i jednocześnie takie rozkrzewione drzewko. Ważne jest, żeby ta ziemia i bryła korzeniowa była jak najlepiej nawilżona. Ona tutaj jest tak aż się ugina pod palcem. Dlatego, że to drzewko
przynajmniej przez dobę stało w takiej niewielkiej ilości wody, wypijając tę wodę doszczętnie, i to jest drugie dolanie wody. Czyli najpierw kładziemy roślinę z doniczką do wody. Dalej, kolejny etap to jest wykopanie dołka. W zależności od tego naturalnie jaka to jest doniczka, ale zwykle, czyli jaka jest duża bryła korzeniowa, zwykle wystarczy taki otwór 30 na 30 cm. I ponieważ mamy jeszcze trochę obornika bydlęcego, to po prostu trochę tego obornika tutaj wrzucę. Zadbanie o glebę naprawdę się opłaca, dlatego że roślina odpłaca nam później tym, że szybciej rośnie i szybciej plonuje. Tutaj mamy takie drzewka, którym w ogóle nie poświęciliśmy żadnej uwagi i one to są już dwuletnie drzewka i praktycznie rzecz biorąc są takie jak były. Nie wiem, czy one w ogóle urosły. To jest, oczywiście zapomniałam nazwy, a to jest cytrynowiec chiński, który w tym roku w ogóle nie miał żadnych owoców. Trochę podrósł, ale powinniśmy byli zadbać o glebę, tego nie zrobiliśmy, więc teraz unikamy tego błędu. Dobrze, czyli jeszcze momencik, muszę iść sobie po łopatkę, bo tego zapomniałam. Dobrze, jest łopatka. Teraz to wyrównamy. I ja zaraz to przymierzę, czy to będzie wystarczający dołek. Tak, pamiętać też trzeba o tym, że jak zakopiemy roślinkę w glebie, to starajmy się, żeby to nie było na takiej równej powierzchni, tylko żeby troszeczkę była taka niecka. To jest ważne, ponieważ dla dobrego ukorzenienia się potrzebna jest woda i wtedy, kiedy będzie padał deszcz albo będziemy podlewać, to ta woda w tym zagłębieniu dłużej się utrzyma. Dobrze, teraz na ten obornik idzie warstwa gleby. Jeżeli nie mamy takiego obornika, no to używamy obornika granulowanego, to też jest dobre, jakiegoś nawozu można wieloskładnikowego użyć, czy kompostu. Dobra. I teraz drugi ważny krok to jest obejrzenie korzeni, czyli muszę wstać, czy nie są zepsute, nadgniłe. Tu w zasadzie widać, że to drzewko nie aż tak długo nie przebywało w tej doniczce, bo nie są aż tak mocno poprzerastane korzenie. Dobrze. I teraz znowu sobie tutaj zobaczymy. Jeżeli by tak było, że korzenie są nadgniłe, czy jakieś takie na przykład przesuszone, bardzo martwe, to zawsze to sekatorem obcinamy. Myślę, że to będzie wystarczające. Jeżeli teraz na przykład byłoby to drzewko szczepione, to miejsce szczepienia zawsze musi znajdować się ponad poziomem gleby. A, ważna rzecz od razu, to są tyczki, które od razu umieszczamy razem z drzewem. O! No właśnie, zaraz weźmiemy sobie nową tyczkę, które umieszczamy teraz, bo gdy zrobimy to później, to możemy po prostu uszkodzić bryłę korzeniową. My mamy tu sporo takich tyczek, więc nie ma problemu. One nie są może najlepszej jakości, ale takie tyczki możecie dostać Możecie dostać w składzie drewna, bo one służą do przekładania poszczególnych warstw desek i nie trzeba tego kupować w sklepie. O. Tyczka jest ważna, ponieważ ona ustabilizuje nam drzewko i ono będzie rosło prosto,
Poza tym ważna jest również z tego powodu, że akurat my musimy chronić drzewka przed sarnami. I nawet ta siatka powinna być troszeczkę wyższa. Kiedy zakładamy potem taką siatkę, to te zwierzęta nie mają dostępu do takiego młodego drzewka. Dobrze. No i teraz to wypełnimy ziemią. Dobrze, więc tyczki dwie. Lekko je dobijamy. Dobrze. Akurat no i wypełniamy ziemią. Akurat kalina koralowa to jest taki krzew, który dosyć szybko rośnie. Też jest wysoki, może urosnąć aż na 4 metry, 2 metry szerokości, więc zobaczymy, jak to będzie u nas. Oczywiście, że chciałoby się mieć wszystkie rośliny, ale zawsze jest ograniczona powierzchnia. Nie wiem, czy tu nie jest jednak troszeczkę za nisko ten kwiatek, to drzewko. Chyba jednak, o, bo tutaj z tej z drugiej strony, żeby też nie było aż tak bardzo głęboko. No i jeszcze, słuchajcie, obowiązkowa warstwa ściółki. To już pójdzie na sam koniec. I akurat dzisiaj, ponieważ robiłam syrop z nawłoci, więc pocięłam nawłoć na mniejsze kawałeczki. Jeżeli teraz jest trawa, to możemy ją dać tutaj głębiej. To nam tylko dodatkowo użyźni tę glebę. No i zobaczcie, co to jest za gleba. Ona jest po prostu tak gliniasta, że jak rośliny tutaj kiedyś rosły w takiej glebie, to były w upały po prostu jak w kleszczach. Dlatego własna produkcja gleby bezpośrednio na grządce jest tutaj wybawieniem dla roślin i one wtedy mogą wspaniale plonować. I trzeba to cierpliwie wypełnić. Dosyć też szybko, żeby nam nie przeschły korzenie. No, ale myślę, że to nie grozi przez te kilka minut. Kaliny czerwonej nie znałam wcześniej. Podobno jej owoce są do spożycia po przemarznięciu, czyli wstępnie gdzieś tam się je mrozi. No i fajnie, bo już od razu te tyczki stabilizują nam drzewko. Jeżeli są jakieś korzenie pionierów, to po prostu możemy je usunąć. Kalina lubi też miejsce słoneczne. Warto się zapoznawać właśnie z tymi wymaganiami roślin, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki do życia. Drzewo jest ważnym elementem działki. Drzewo może być opiekunem działki, dawać dobrą energię. Naszym opiekunem jest akurat, no, wyjdź stąd, jest akurat jabłoń stara. Ale tak w zasadzie nie mamy tu miejsca już na drzewka. Tyle wystarczy. Przy okazji mi się przypomniało, że ten tutaj to jest dereń, też czerwony. Ubijamy ziemię. Teraz to obficie podlewamy. I za koniec, za chwilkę ostatni etap, czyli zaściółkowanie. I pamiętamy, żeby właśnie takie świeżo posadzone drzewko czy krzak, żeby to podlewać
bo wtedy drobne korzonki mają szansę się tutaj zaadaptować i pobierać wszystkie składniki potrzebne do życia. I teraz ostatni etap. Ściółka, tak jak wspominałam, ściółka z nawłoci, bez nasion, bez korzeni, pocięta na mniejsze kawałki i zaraz jeszcze trzeba będzie drzewko podwiązać. Oprócz tego, że ściółka zatrzyma wilgoć, to jeszcze też jest dla drzewka z czasem naturalnie porcją składników mineralnych. Jak to tu wygląda? No tu są takie gałązki małe. Jestem ciekawa, jak ta kalina wygląda. Będzie wyglądać dobrze. Ok, tyle ściółki wystarczy. I na koniec jeszcze podwiązanie, żeby ją ładnie ustabilizować. Kalina czerwona to dostanie czerwoną wstążkę. Nie wiem, czy nie będę potrzebowała pomocy przy tym. Zaraz zobaczymy. I tak na ósemkę. Na ósemkę. No. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy brakuje trzeciej ręki. Może sobie to obetnę. Nie myśleliście nieraz o tym, że trzecia ręka by się przydała na działce? Dobrze, tak. O, właśnie. O, tak. I teraz puścisz ją, zobaczymy. Teraz możemy to wyregulować. Prosto jest? Wydaje się, tak? Wydaje się, że jest dobrze. Czekaj, czekaj. Tak? Tak. Dobrze, to jeszcze ją tutaj zakręcimy dodatkowo. O! I teraz będzie prosto z czerwoną wstążeczką, jak przystało na kalinę czerwoną. A później, jak się ukorzeni i przyjdzie jesień, to kalina dostanie też siateczkową ochronę. Więc połowa sierpnia, moment, kiedy warto jest zadbać o glebę pod drzewka, pod krzewy. Gleba potrzebuje czasu, żeby spełnić te wszystkie oczekiwania, żeby przerobić te wszystkie składniki, które chcemy przekazać później drzewku. Więc planujmy to wcześniej, róbmy to wcześniej, przygotowujmy. Chyba że jest taka sytuacja awaryjna, że dostaniecie w prezencie drzewko. Wtedy trzeba natychmiast działać. Dlatego warto jest zawsze mieć na działce obornik, bo nigdy nie wiemy, kiedy będzie taka sytuacja, że będziemy musieli go użyć.